Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2013. Dzisiaj jest ze mną Paweł. Siemka. I Matthew. Witam. I dzisiaj się zajmiemy, czym się zajmiemy. O, chłopaki będą chyba orać, tak? Paweł dokańcza robotę Szymona. Tak. Ja dokańczam robotę. No, a Matthew dzisiaj chyba rozpoczyna orkę, także... No, rozpoczynam. A ja mam tutaj do zebrania jeden rządek trawy dla owiec i od razu przeskoczę do obornika, tam muszę zabrać od Mefia właśnie i na dwa pola rozrzucić, także to dzisiaj też zrobię od razu. Przynajmniej teraz trawa dobrze rodzi. No, jedynie Mefio był poszkodowany. No to żadna strata, nie? No, nadrobi to. Tak ma obornika dużo. No, aż ci oddaję. Nie oddaję, sprzedaję mi złomas. A sprzedaję, popatrz. Już żeby za gówno trzeba było płacić. No, no nie? I to jeszcze 500 za przyczepę, ty. O kurde. Bo to taki, nie wiesz... Nie za przyczepę, tylko za rozrzutnik. Bo to przejarane. Nie, te owieczki moje mają... Bo to specjalny jest nawóz, chłopie. Nastrał mi na rozrzutnik. Białego ci dorzucił. A. Ty tak taki, się tu taki Matthew Kozak jesteś? Aż wzdycha. No, aż wzdycha, już pewnie teraz dolewa tam. Ej. Nie mogę tu różnić. Ty, Matthew? Co? Czemu ja z twojej przyczepy trawy nie mogę wsypać do owiec? A ja, ile tam masz koryt? Dwa. To do któregoś powinnoś móc. No ale... Może sypiesz do tego, gdzie woda jest? Nie, no to w obu woda jest. O, kostkę znalazłem. To no to już jest stara. Leży tam, a leży. Ty, no serio, nie mogę, kurde... moich kochanych owieczek nakarmić. Nie wiem, jeszcze pojadę z drugiej strony, może trzeba z drugiej jechać. Niech zdychają. Moje kochane owieczki. A już wełnę robią, no. Nie wiem z czego. O! Z trawy wełny nie robią, nie? Matko. Trawa, tutaj tego nie przyjmuję. Może do tego drugiego jednak koryto. No. Ale za płotem trzeba, ej, głupie. No, musisz gdzieś znaleźć wjazd do za płot. Ale nie, ja mówię... Właśnie jest ze złej strony, nie? Jest... Aha. Od środka nie mogłem. Dobra, Matthew, później ci oddam tą przyczepę, nie? No spoko. Póki co to tam sobie pojadę od razu potem. Sprawnie idzie ta orka, kurczę, tym Ursusem, no. To mi maskę otworzył w wywładzie. 60 też mi otworzy. 60 to nie ja już. A ty chyba już Szymon coś grzebał. Szymon pewnie. Szymon coś grzebał. Cyklop jedzie w ruch. Ups. Czy z moją gospodarkę będziesz jechał, czy jak? Obok przejechałem, przez tą twoją łąkę. Aha, okej. Dobrze, że chociaż są takie połączenia łąką, a nie trzeba jechać naokoło. No, trochę byś miał do Mefia. No, ze dwa lata drogi.
Najpierw bym musiał na stację jechać. O, i wrócić jeszcze. Dobra, tutaj powinno wystarczyć. Teraz zetorek. I rozrzutniczek. Brum, brum. Mam nadzieję, że zmieszczę się w dwóch rozrzutnikach. Nie stać mnie na więcej. Gnojówkę. Stać mnie, ale... No nie chcę. Pacice gówno. Później za szczocha będziesz płacił. Szczochy domu za darmo wywiozę. No, wóz jest prawie pełny. Asenizacyjny, to możesz. Tak? Nie, ten jego to chyba za duży będzie do mojego traktorka. A co, ty łodzią tam pojechałeś? Z cyklopem tak. No raczej łodzia by nie udźwigła takiego wozu. No ale Holanda mam jeszcze, nie? Jest taki cięższy. Nie no, Holand to oczywiście. Ktoś napisał, żebym do Holanda pług czwórkę zamontował. Przecież ja nie mam pługu czwórki, mam trójkę do zetora. Właśnie czwórkę będę musiał kupić za jakiś czas. Na razie mi trójka wystarczy. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze. Musi być. Okej. Muszę się nauczyć. Ciekawe, gdzie się pojawię. Ty, a czemu tylko pokazuje mi? Ktoś wie, czym to się otwiera? Czekaj, daj go na chwilę, zobaczmy. Zobaczę, czy ja dam radę. Czekaj, jeszcze sobie włączę. O, teraz coś umam. Chyba nie tą. Ja już, ja już wiem, jak się nie obsługuje. Czy wiesz co? Daj na chwilę to sprawdzę, raz, dwa, czy działa to? No sprawdź, czym się go otwiera i zamyka. Ja nie do tego wsiadłem. Tak ustawiłeś. Co ty kurde mi tu z lutarkiem masz? Otwórz go i zamknij. No, myszkę. Ja skończyłem pole, jadę na następne. Co, też nie możesz, nie? No, coś jest z nim nie tak. Dobra, wysiądź. A co się stało w ogóle u was? Ziomeczki? A nie, daj nawet rozrzutnik go, to może coś tam zadziała dopiero. No tak, ale to już powinien teraz działać. W ogóle pokazuje tylko 1500, a pojemność miał chyba więcej. Jest nad rozrzutnikiem, bo ja nie widzę. No... jest. Ej, u Titusa nim się bawiłem. Nie działa normalnie, nie? No. Znaczy Titus go ma ode mnie, nie? Ale u Titusa... działało, a u mnie nie. Nie no, a weź podepnij pod działanie. Myszka się. O, ja już tu orkę kończę, zajadę na drugie pole. O, w dupę. Lubisz dupę? Ha, ha,
On woli w gardło. Woli w gardło. Ja pięciu, gdzie ja pojechałem? No nas nie pytaj. Ty lubisz dupę. On mówi, że naprawiał Szymon ten ciągnik, no nie wierzę troszkę w to. Ale co, 16? No. No naprawiona jest. Dalej ma takiego speeda. A, no speeda nie naprawił. Znaczy delikatnie mówi, że tylko go poprawił, a speeda mu nie za dużo poprawił, bo poprawił skrętność. No ma lepszą. I zużycie paliwa mniejsze. To też prawda. A jeden rozrzutnik już wziąłem od ciebie, nie? No spoko. Coś trzymał na gospodarkę, będę zsunął. strasznie dużo drzew ma ta mopka. No mało nie jest. One obciążają grę trochę. Fajnie wygląda ten zator z tym rozrzutnikiem. No, a ty tutaj. Trawę zebrać. A kosiłeś? No, nie widać? Nie patrzyłem. Ale to tam na tej koło łąki koło mojej, czy jak? No na tym polu to teraz jeżdżę, nie? To tam kawałek dalej jest już łąka. A możliwe, ja tam nie patrzyłem. Mój synek, jak ja widzę, jak ty orasz, to... Co, źle? No. Niby dlaczego? Widziałeś kiedyś kogoś, kto ora i jak skręca, to nie podnosi pługu? Jak? Przecież podniosłem pług. No podniosłem pług. No dobra, no. Nie krzycz na mnie. Zaraz by mnie pobił, ej. Kogo jesteś strasznie nerwany. Nieprawda. Nerwus taki, kurwa, bijesz ludzi. Wstydź się. A tam masz łąkę. Także będziesz musiał mi pożyczyć talerzóweczkę. A wiesz. Ja i tak brony będę potrzebował. Ale daje radę ten bóg. No, Szymonowi też się podobał. Nie, Matthew? No. Płynie jeden. He. Nie, czy ty sobie, Paweł, byłeś przy tym, jak Damian wszedł na rozmowę też i od razu przywitał go jakoś puna? Nie, nie było. Wszedł i spytał się chyba, czy wciągam już kreskę, czy coś takiego. A gdzie mój czpun, tak? Nie, 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 nie. Czy coś wciągnął? Nie, nie wiem, jak on to tam zapytał dokładnie, ale... Zaraz będą komentarze pod spodem, Matthew, ty czpunie. Matthew to jest znany polski czpun przecież, nie? No naprawdę, no nie słyszałeś? No i tak, bo on bierze na zakręcie, to wiesz. No, przecież milczenie jest zgodą. Nie, Matthew? W ten rowek
w kierownicy sobie wsypuje, nie? Mówił, mhm. Pewnie teraz też coś wciągał, że nie odezwał się nawet, tylko mhm. Mefiu, a co wciągasz? Fete, koks? Nic. Gips? Skąd przybyło się już? Tiktaki. Proszę sobie apap noc. I buprom. No. Nie, on miesza, wiesz, on jest już taki twardziel, weteran. Miesza sobie. Trochę ketonalu zarzuci. Przyznaj się, Matthew. Aż go zatkało, popatrz. No, poszedł kraść matce pieniądze z portfela, żeby kupić sobie działkę. Nie. No, Matthew, żyjesz? Żyję. Ale... Zwięzok, odpowiedź. Jak na ciebie przystało, nie? No. Ja mam jakieś dziwne, kurde, lagi. No właśnie. Ja się w ogóle nie mogę ruszyć. Spoko. Gdzie ja pojechałem? Co tu się dzieje, nie? Ja pierdzielę, co jest gran? Wy też macie takie ogromne lagi? No tak, jestem teraz na jakichś rzepaku w ogóle i zgubiłem gdzieś pół. Ty, no ja... Mi się gra zachowuje, jakbym... Grał na jakimś... Pornoleśa. Nie, jakbym grał na jakimś starym komputerze, kurde, przedwojennym. Nie wiem, coś ci ściągają. No to ja nie... O, mafia już wyrzuciło. Nieprawda. Nie mnie zaraz wyrzuci. No jak to nie? Już sam wyrzuciło cię. Mi pokazuje, że jestem w grze cały czas. A mi już pokazała, że jestem w the game. No. No, teraz dopiero pokazało mi. Nie no, czekaj, ja muszę. Co jest? Uuuu! Ale wtopa. Co? Straciłem trochę obornika. Trudno, nie mój. To co, wbijać się do gry jeszcze, czy nie? No, możesz. To zaraz będzie synchro, stan życia. No to jak będzie, zacznie się to... Pauza. No. To ja idę spać. No właściwie zrobię teraz pauzę, żeby to nie było nawet zacięcia gry. Że wracamy po synchro.